Witam Państwa, Jarosław Imburski, zapraszam na aktualności ratajskie. Zieleń przy osiedlu zostaje, nie będzie nowych bloków. Dla jednych nabożeństwo, dla innych polityka. Wraca sprawa pomnika wdzięczności nad Maltą. Międzynarodowy turniej piłki nożnej nad Wartą. Zapraszamy! Mieszkańcom Rataj udało się uratować przed zabudową duży teren zieleni. Chodzi o las przy osiedlu Tysiąclecia. Jeszcze kilka dni temu istniało niebezpieczeństwo, że na jego miejscu pojawią się bloki. Teraz już wiemy, że zostało zażegnane. Duża polana pomiędzy osiedlem Tysiąclecia i ulicą Arcybiskupa Baraniaka. Jeszcze na początku zeszłego roku były tu drzewa, ale zostały wycięte na zlecenie prywatnego właściciela tego terenu. Chciał on w ten sposób przygotować działkę pod budowę zespołu bloków mieszkaniowych. Już wtedy mieszkańcy wyrażali oburzenie zaistniałą sytuacją. Czujemy się dosłownie tak bezsilni jak nigdy. Traktowali las jako rekreacyjne miejsce spacerowe, spełniające ważne zadania w funkcjonowaniu osiedla. Takie kliny służą wentylacji miasta. We wtorek, 5 czerwca, Rada Miasta Poznania zdecydowała, że żadnego osiedla w tym miejscu nie będzie. Jednocześnie poddano ochronie resztę znajdującego się tu lasu. Mieszkańcy nie kryją swojego zadowolenia z zaistniałej sytuacji. Cieszymy się sukcesem, bo to jest naprawdę ogromny sukces i będziemy robić wszystko, żeby pilnować tego terenu. Las udało się uratować dzięki temu dokumentowi. To miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar pomiędzy osiedlem a ulicą Arcybiskupa Baraniaka. Większość miejskich radnych zagłosowała za jego przyjęciem. Jest on podzielony na trzy części. Pierwsza to istniejący tutaj dom, druga, ciemnozielona, przeznacza teren miejski pod las, co oznacza, że nic się tu już nie zmieni. I trzecia część, jasnozielona, dotyczy prywatnego fragmentu, czyli polany, z której wcześniej zniknęły drzewa. Plan przeznacza to miejsce pod urządzony park. O uchwalenie dokumentu od kilku lat zabiegali mieszkańcy, wzbogaceni o doświadczenia z innych części Rataj. Nauczyłam się bardzo wiele. Nauczyłam się tego, że nie należy tak naprawdę zmieniać zdania. Trzeba być konsekwentnym w tym, co się robi i w tym, co się mówi. Tak naprawdę, jeżeli nie będziemy prezentować sobą jakiejś postawy od A do Z spójnej, to nie znajdziemy partnerów do rozmowy. Należy także szanować przeciwnika i rozmawiać tak jak robiliśmy to podczas konsultacji. Uchwalenie planu jest szczególnie ważne, ponieważ duża część lasu jest obecnie przedmiotem tzw. postępowania zwrotowego. Jest to procedura, która pozwala odzyskać dawnym właścicielom ziemię wywłaszczoną w czasach komunizmu. Teraz jednak, nawet jeśli właściciele odzyskają tę ziemię, nie będą mogli przeznaczyć jej pod nic innego jak tylko las. Mieszkańcy nie obawiają się więc, że zieleń zniknie. To postępowanie zwrotowe to jest dopiero, zdaje się, w pierwszej instancji w ministerstwie. W związku z tym jeszcze bardzo długa droga przed nami. Jest jednak sąsiedni rejon, w którym bloki będą mogły powstać. Plan zagospodarowania nie obejmuje pasa ziemi wzdłuż ulicy Inflanckiej. Tam już wcześniej inwestor otrzymał pozwolenie na wybudowanie trzech bloków mieszkaniowych. Mieszkańcy osiedla Tysiąclecia są jednak zadowoleni z tego, co mają i podkreślają, że ta sprawa może być przykładem dla innych społeczności, które również walczą o zachowanie wyższego standardu życia w mieście. Mieszkańcy osiedla Tysiąclecia podkreślają również, że ten sukces to wysiłek bardzo wielu osób. To jest wysiłek wielu, wielu mieszkańców, wielu osób, którzy nam podpowiadali w jakiś sposób, którzy ujmowali się, którzy szli razem z nami. To jest wysiłek nie tylko radnych, ale zwykłych mieszkańców. To jest wysiłek również zarządu spółdzielni, którzy stali razem z nami, ramię w ramię. Tak naprawdę radni osiedla Hartowa, radni osiedla Tysiąclecia w pewnym momencie zaczęliśmy mówić jednym głosem. I jeżeli będziemy mówić jednym głosem, to jesteśmy w stanie naprawdę coś zdziałać. Powrócił konflikt o pomnik wdzięczności. W tle już nie tylko Jezioro Maltańskie, ale polityka. Tak przynajmniej twierdzi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Chodzi o uroczystość, która odbyła się nad Maltą.
W niedzielę 3 czerwca nad Maltą odbyła się uroczystość z okazji 21. rocznicy pobytu papieża Jana Pawła II w Poznaniu. Obecni byli m.in. kościelni dostojnicy oraz członkowie zespołów muzycznych i być może obyłoby się bez kontrowersji, gdyby nie fakt, że wydarzenie miało miejsce na tle instalacji, która przypominała pomnik wdzięczności. Na reakcję ze strony władz miasta nie trzeba było długo czekać. Jeszcze tego samego dnia sprawę skomentował na swoim Facebooku prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Bezprawna konstrukcja z wizerunkiem pomnika wdzięczności wydaje się być raczej polityczną demonstracją niż wolą oddania czci świętemu Janowi Pawłowi II i modlitwą w ramach nabożeństwa. Wciąganie wizerunku naszego papieża w polityczne gierki to raczej szarganie jego pamięci, a nie oddanie mu hołdu. Szkoda, że Kościół kampanię PiSu prowadzi kosztem papieża, tak wyjątkowo jednoczącego nasze społeczeństwo. Dwa dni później oficjalne stanowisko w tej sprawie wydał Urząd Miasta. Wskazał w nim, że we wniosku o pozwolenie na organizację uroczystości nie było słowa o tym, że powstać ma instalacja przedstawiająca pomnik wdzięczności. Miasto Poznań, instytucje miejskie otrzymały wniosek o zgodę na organizację nabożeństwa z okazji 21. rocznicy ostatniej wizyty Jana Pawła II w Poznaniu. I lokalizacja tego wydarzenia była wybrana z powodu bliskości ulicy imienia Jana Pawła II. Natomiast zaproszenie dystrybuowane przez organizatorów zawierało inny program, inny powód spotkania. Na uroczystości był obecny również Tadeusz Zysk, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Poznania. Pomimo tego organizatorzy spotkania nad Maltą nie uważają, aby miało ono cel polityczny. Jak może być polityczną demonstracją nabożeństwo? To zupełnie tego nie rozumiem. Jak może być polityczną demonstracją koncert, w którym nie pada nic politycznego, w którym jest program czysto patriotyczny, bezpośrednio związany z powstaniem wielkopolskim, z pomnikiem wdzięczności. Tadeusz Zysk od początku jest jednym z inicjatorów powstania tego pomnika. Od samego początku, od 2012 roku jest wiceprezesem, jest moim zastępcą w Społecznym Komitecie Odbudowy Pomnika. To chyba jest naturalne, że w takiej sytuacji się pojawia. Przypomnijmy, że konflikt wokół pomnika wdzięczności trwa już od kilku lat, gdy powstał komitet, który dąży do jego odbudowy. Członkowie komitetu chcą, aby znalazł się on nad Jeziorem Maltańskim, na co nie mają zgody miasta. Urzędnicy podkreślają, że pomnik nie będzie pasował do sportowo-rekreacyjnego charakteru Malty. Komitet nie chce jednak zgodzić się na inną lokalizację. Przed II wojną światową, zanim pomnik został zburzony przez nazistów, stał na placu Adama Mickiewicza. Tak też mam. Uwaga na podejrzanego mężczyznę. W jednym z przedszkoli na osiedlu Czecha pojawiła się informacja o 40-latku, który grasuje po osiedlu i zaczepia dziewczynki. Sygnały dostaliśmy od mieszkańców osiedla, od jednej z babć właściwie dziewczynki, która tutaj chodzi. Wcześniej żadnych sygnałów nie mieliśmy, ale reakcja była bardzo szybka, natychmiastowa. No, są to jednak dzieci i jesteśmy wyczulone na wszelkie sygnały, jakie docierają do nas. Zostało powieszone ogłoszenie, żeby zwiększyć też czujność rodziców. Zwiększyć czujność, czyli pytać swoje dzieci o budzące niepokój sytuacje, a mogło być ich więcej, o czym pisze jedna z ratajskich grup na portalu społecznościowym. Nie siejemy paniki, ale przypominamy o ostrożności i czujności. Chodzi głównie o okolice Biedronki i Fortu przy ulicy Piaśnickiej. Mam tę informację od naszej czytelniczki, której koleżanka była świadkiem podobnego zdarzenia w zeszły weekend. Jeśli wiemy o podobnych zdarzeniach, powinniśmy je przekazywać dalej policji. W tej sytuacji oficjalne sygnały nie wpłynęły na komisariat.
Policja nie otrzymała żadnego oficjalnego zgłoszenia na temat, aby jakikolwiek mężczyzna miał się kręcić w okolicy osiedla Czecha w Poznaniu. Natomiast mimo wszystko policjanci udali się na miejsce. Policjanci przeprowadzili rozmowę z placówką oświatową, gdzie niby miało miejsce, w okolicach której miało miejsce to zdarzenie. I przede wszystkim patrolowali ten teren, czy faktycznie w tym rejonie nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Pedagodzy oraz policja apelują o to, aby drogą oficjalną informować funkcjonariuszy o podobnych sytuacjach. Jeżeli rodzice otrzymają jakąkolwiek informację od swoich dzieci na temat tego, żeby one były zaczepiane przez jakieś nieznane osoby, które będą coś prosiły, które będą coś chciały, które będą coś przekazywały, aby natychmiast taką informację przekazały policji, wtedy będziemy mogli podjąć stosowne w tym momencie czynności i kroki. Zgłoszeń można dokonywać na poznańskich komisariatach policji, w tym na osiedlu Polanka 24. Ponadto nie wychodząc z domu można poinformować o podobnych zdarzeniach dzielnicowego poprzez aplikację Moja Komenda. Więcej informacji na stronie internetowej dzielnicowybliżejnas.policja.pl. Dzielnicowym na osiedlu Czecha jest starszy sierżant Łukasz Pilarczyk, z którym można kontaktować się mailowo pod adresem dzielnicowy.nowe-miasto35@po.policja.gov.pl lub pod numerami telefonu 519 064 628 lub 61 84 154 13. Miasto ogłosiło przetarg na 3 parkingi Parkuj i Jedź, 2 z nich w naszej dzielnicy przy ulicy Starołęckiej i Świętego Michała. Największy z planowanych parkingów, Park and Ride, powstanie kilkaset metrów od ronda Śródka w okolicach ulic Warszawskiej, Świętego Michała i Świętojańskiej. Kolejny parking w pobliżu ronda Starołęka powstanie w okolicy ulic Hetmańskiej, Starołęckiej i Wagrowskiej na obszarze prawie pół hektara. Kandydaci w ramach przetargu na inżyniera kontraktu mogą zgłaszać swoje oferty do 15 czerwca. Latem tego roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę robót. Parkingi mają powstać najpóźniej do końca października przyszłego roku. Wycieczki, pływanie, bowling i tenis ziemny to tylko kilka atrakcji, które szykują dla mieszkańców naszego miasta poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Turnusów jest 6, z czego połowa na Ratajach. W sierpniu POSIR akcję lato organizuje w ośrodku Rataje nad Wartą na osiedlu Piastowskim 106A. Na te półkolonie zapraszamy nie tylko dzieciaki, które już potrafią grać w tenisa, bo to może być również doskonała okazja dla wszystkich, którzy tego tenisa chcą się nauczyć. Instruktorzy podzielą dzieci według stopnia zaawansowania i będą odbywać treningi właśnie z naszymi podopiecznymi w trakcie tych półkolonii, ale nie tylko tenis. Tenis jest takim motywem przewodnim tych półkolonii, ale uczestnicy akcji lato będą mogli wziąć udział również w innych atrakcjach i korzystać z bazy sportowo-rekreacyjnej POSIR. A jak można się zapisać? Wszystkich zachęcamy do odwiedzania naszych stron internetowych. Na stronie Młodzieżowego Ośrodka Sportu mos.poznan.pl jest zakładka Akcja Lato i klikając w tą zakładkę znajdziemy wszystkie potrzebne informacje, między innymi regulamin oraz kartę zgłoszenia, które wypełnione można wysłać mailowo, ponieważ mailowo właśnie przyjmujemy zgłoszenia. Zapisy na półkolonie z POSIR-em już ruszyły. Na poszczególne turnusy można się zgłaszać przez cały rok trwania akcji, aż do wyczerpania zapasów. Już w piątek, 15 czerwca, rusza sezon kąpielowy. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do otwarcia kąpielisk, również tego nad Maltą. Poznański sanepid pobrał już próbki wody z jeziora i bada jej stan czystości. Wyniki mają być znane w poniedziałek 11 czerwca. Sezon kąpielowy nad Maltą potrwa do 31 sierpnia. Do tego czasu codziennie kąpielisko będzie strzeżone przez służby ratownicze w godzinach od 10 do 18. Parkour to forma aktywności psychofizycznej polegająca na bezpiecznym, efektywnym i szybkim przemieszczaniu się w każdym terenie. Tak się składa, że parkour można bezpiecznie uprawiać na Ratajach, na specjalnie do tego przygotowanym placu z przeszkodami. To właśnie na osiedlu Rzeczypospolitej odbył się Ogólnopolski Dzień Parkour.
3 czerwca Poznań był jednak tylko jednym z 13 miast, w którym odbywało się to wydarzenie. Jak podają organizatorzy, warsztaty miały na celu integrację lokalnej społeczności parkour oraz zaszczepienie zamiłowania do ruchu w osobach, które nie miały wcześniej do czynienia z tym sportem. Organizatorami wydarzenia była Polska Federacja Parkour i poznańska grupa Sky Freerun. 80 piłkarzy amatorów z całego świata walczyło o tytuł najlepszej drużyny w turnieju piłki nożnej Euroasmus and Friends Cup. W imprezie brali udział studenci, organizatorem było miasto. Dokładnie w 2012 roku odbył się po raz pierwszy z okazji Euro, jest cały czas kontynuowany międzynarodowy turniej piłki nożnej Euro Erasmus and Friends Cup. Odbywa się w ośrodku Rataje nad Wartą. W tym roku 7 czerwca 8 zespołów z 7 państw walczyło o mistrzostwo. Jest Palestyna z nami, jest Iran, jest Wietnam, jest Norwegia, jest Hiszpania 1, Hiszpania 2, Polska i Ukraina. Także zespoły są podzielone na dwie grupy, grupa A i B. Zespoły mogły się, studenci sami się dobierali tak naprawdę w uczelniach. Także uczelnie dostały właśnie informację, że taki turniej będzie i fajnie właśnie, że sami studenci się dobrali, zorganizowali swoje zespoły i dzisiaj przyszli. W turnieju biorą udział amatorzy, studenci poznańskich uczelni oraz ci, którzy przyjechali do nas na wymianę międzynarodową. Studiuję inżynierię finansową na Uniwersytecie Ekonomicznym. Dzisiaj gram tutaj w drużynie wietnamskiej. To jest świetna okazja do integracji. W jednym miejscu można spotkać wielu ludzi i różne kultury. Bawimy się świetnie grając w piłkę nożną. Grasz w piłkę nożną na co dzień? Nie za bardzo. Jesteśmy dzisiaj tu, żeby się dobrze bawić. To może oglądasz mecze w telewizji? Tak, tak, oczywiście. Czy grasz w piłkę nożną na co dzień? Tak, staram się trenować piłkę nożną jak najczęściej. A gdzie dokładnie w Poznaniu? Najczęściej naprzeciwko Akademika. Mamy tam boisko, więc gramy z przyjaciółmi z Erasmusa. Dlaczego postanowiłeś wziąć udział właśnie w tych zawodach? To dobra okazja, żeby potrenować z innymi ludźmi. Jest piękna pogoda i trzeba to wykorzystać. Przez 3 lata prezentowałem barwy Gruzji i w ubiegłym roku i w tym roku prezentuję barwy Ukrainy. Tak się poznaliśmy ogólnie w akademiku, a postanowili założyć kadrę, żeby wystąpić tutaj na tych rozgrywkach. No to mnie poprosili, czy dołączyłbym do kadry. Mówiłem, że nie ma problemu. Gramy ze sobą, imprezujemy, wychodzimy na miasto. Dlaczego też piłka nożna też łączy ludzi, przyjaciół? Okazja do pogrania w piłkę nożną w Międzynarodowym Towarzystwie na Ratajach już za rok. W naszej dzielnicy jest już dostępna Gazeta Ratajska. W najnowszym numerze wspomnienia z Rataj, jubileusze, inwestycje, nie zabraknie tematów sportowych i kulturalnych, ponadto konkurs wiedzy o osiedlu. Gazetę Ratajską można bezpłatnie dostać m.in. w siedzibie zarządu spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych i w Becie na Osiedlu Piastowskim, w domach kultury, administracjach osiedli, w sklepach z Połem oraz w Piotrze i Pawle na Starym Rzegrzu, w Chacie Polskiej na Powstań Narodowych, w restauracji Trojka na Armii Krajowej, w ośrodku przywodnym Rataje oraz w klinice weterynaryjnej MyPet na osiedlu Tysiąclecia. Zapraszamy do lektury. Już po raz 5 ratajscy strażacy zapraszają na festyn pod hasłem Bezpieczne wakacje. Organizatorem imprezy jest jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 7 z ulicy Bobrzańskiej, ale na terenie strażnicy pojawią się wszelkie inne służby mundurowe, po to, aby odwiedzający mogli się czegoś nauczyć. Jest to impreza typowo prewencyjna. Spotkają się wszystkie służby mundurowe, które razem będą edukować w zakresie bezpieczeństwa, tak aby przygotować dzieci, młodzież, ale i dorosłych do przeżycia bezpiecznych wakacji. Choćby z tego względu warto przyjść na festyn.
Wśród atrakcji znajdą się m.in. pokazy strażackich akcji ratowniczych, pokazy specjalistycznego sprzętu wojskowego, zajęcia z pierwszej pomocy, zajęcia edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa nad wodą oraz gry i zabawy. Swój udział w imprezie potwierdziły takie służby jak Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celna i Lasy Państwowe. Obecni będą również przedstawiciele dwóch jednostek wojskowych. To już wszystko w tym wydaniu Aktualności Ratajskich. Następne 14 czerwca, jak zwykle w czwartek o 16:30. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.